Cześć, witajcie w kolejnym 50. jubileuszowym odcinku Bet Show. W dzisiejszym programie ski cross oraz typy na najciekawsze mecze piłkarskie tego weekendu. Karolina Riemann-Żerebecka to jedna z naszych największych nadziei medalowych w ski crossie na olimpiadzie w Soczi. Sama zawodniczka w rozmowie z nami mówi, że jest pewna swoich umiejętności, a do Rosji jedzie po medal. Odczuwa Pani większą popularność medialną po sukcesach z zeszłego sezonu? Tak. I jak bardzo to Panią wkurza? Trochę mnie wkurza, ja bardzo nie lubię szczególnie robienia mi zdjęć. No, trzeba się do tego przyzwyczaić jakoś. Nie jestem taką osobą, która bardzo się cieszy na to, że te media się bardziej interesują, ale no, z jednej strony jest to dobre, dlatego że ktoś przynajmniej dowie się, co to jest tak naprawdę ski cross i bardzo mnie to cieszy, dlatego że zależy mi na tym po prostu, żeby ludzie wiedzieli, że jest taka też forma i że my też Polacy jesteśmy w tym dobrzy. Z drugiej strony jednak na olimpiadzie to i tak media będą głównie skupione pewnie na skoczkach Justynie Kowalczyk, więc Pani będzie mocno sportowo, ale chyba będzie miała Pani troszeczkę większy spokój od wymienionych przeze mnie dyscyplin. No zależy. Na poprzednich igrzyskach cieszyłam się, że po prostu tam byłam i że mogłam uczestniczyć w nich. Na tych igrzyskach dużo większe wymagania są postawione wobec mnie i sama też wiem, że jeżdżę dużo lepiej, dużo wyższy poziom reprezentuję i wiem, że mogę powalczyć o najwyższe pozycje. Więc ja sama, to nie chodzi o media, tylko sama dla siebie chciałabym jak najlepiej zjechać i sama dla siebie też się troszeczkę stresuję tym, bo wiadomo, że różne rzeczy się zdarzają i nie chciałabym, żeby akurat na olimpiadzie mi się nie poszczęściło. To jest tak, że Pani sobie sama na siebie większą presję wywiera, czy czuje Pani jednak już spore naciski z zewnątrz, że musi być ten wynik? Nie, ja staram się nie przejmować takimi naciskami z zewnątrz, dlatego że wiem, że zawsze się to źle kończy. Ja sama chcę siebie naciskać, żeby zdobyć ten medal, bo jest to moim marzeniem, jak każdego sportowca i wiem, że moim marzeniem było wcześniej uczestnictwo w igrzyskach. Tak teraz moim marzeniem, a wcześniej oczywiście też medal, a teraz wiem, że jest w moim zasięgu ręki i to jest takie dodające skrzydła. Wiem, że jestem w stanie i będę robić po prostu wszystko. A jak to zrobić, żeby szczyt tej formy właśnie przyszedł wtedy w lutym w Rosji? Dużo odpoczynku przed igrzyskami, dlatego że mamy 8 edycji Pucharu Świata przed samym startem w Soczi. Więc dużo odpoczynku, takiego spokoju psychicznego, przemyślenia sobie wszystkiego, ale z drugiej strony podejścia na luzie, dlatego że nie można się za bardzo stresować, bo wszyscy wiemy, jaka psychika jest człowieka. Im bardziej się człowiek stresuje, tym gorzej mu wychodzi, więc muszę się po prostu wyluzować. Cele są co do miejsc, co do medali, czy po prostu jeżeli da Pani z siebie wszystko, to Pani będzie zadowolona, żeby sobie nic samemu nie zarzucić, czy jednak to miejsce jest ważniejsze? To jest takie bardzo skomplikowane, co Pan powiedział, dlatego że celem, każdy sportowiec ma cel oznaczony i tym celem zawsze jest to najwyższe miejsce. U mnie jest to realne, tym bardziej jest to moim celem i oczywiście jeżeli ja dam sobie wszystko, tak nie będę mieć sobie nic do zarzucenia i jeżeli dam sobie wszystko, to będę mieć medal. Może nie, odwrotnie. Dam sobie wszystko, ale różne rzeczy się mogą zdarzyć. Może mi się odbić narta, więc to nie jest rzecz, którą mogę powiedzieć, że rzeczywiście będę mieć medal, prawda? Jest to ciężkie do określenia. Wiedziałam, że będziecie się o to pytać. Nie ukrywam. I staram się przygotować, ale teraz mam straszne momenty w głowie i nie wiem, co odpowiedzieć. Okej, to na koniec, to czego można Pani życzyć przed tym zimowym sezonem? Siły, dużo siły, dużo wytrwałości. Sezon piłkarski rozkręcił się już na dobre, a my specjalnie dla Was przygotowaliśmy prognozy na najciekawsze spotkania tego weekendu.
W lidze angielskiej na ciekawiej zapowiada się spotkanie Tottenhamu z Manchesterem. Czerwone Diabły ostatnio zanotowały wpadkę z Cardiff, ale wcześniej 3 albo 4 mecze wygrane z rzędu, no i w Lidze Mistrzów także poradziły sobie świetnie. Natomiast Tottenham, cóż, 2 ostatnie porażki, 1-6 z Manchesterem City, no i myślę, że w meczu z Manchesterem pozostanie na tej fali, która ich nie wznosi, a raczej powoduje upadek tego klubu, no i przynajmniej na razie myślę, że forma gorsza to i po czas na kolejną, 3 z rzędu porażkę, tym razem z Manchesterem. W lidze włoskiej Lazio podejmuje Napoli. Napoli jest ostatnio nieco w dołku, nieco spuściło z tonu, trochę przegranych meczów, spadło już na 3 miejsce. No a przecież to drużyna, która miała bić się o mistrza, tymczasem traci do Juventusu już aż 6 punktów. No nie jest to końcówka ligi, więc to aż może trochę na wyrost, ale Napoli musi się trzymać jak najbliżej z Juventusem, no bo Juventus w tym sezonie w świetnej dyspozycji. A Lazio? Lazio walczy o europejskie puchary, ale na razie w środku tabeli nic nie zapowiada, żeby coś miało tę drużynę wywindować. Myślę, że w meczu z Napoli także będzie porażka, no bo trudny teren w Rzymie to nie wszystko. Trzeba jeszcze zawodników i trzeba trochę umiejętności. Na Napoli to nie wystarczy. No, z drugiej strony, jak nie teraz, to kiedy wygrać z Napoli? No myślę, że ten czas jeszcze dla Lazio nie przyszedł, czyli postawiłbym 2. Valencia Osasuna to natomiast mecz w lidze hiszpańskiej. Valencia zdecydowanie poniżej oczekiwań, 11 miejsce, no a to drużyna, która trzyma się blisko tej wielkiej dwójki z Hiszpanii, czyli blisko Realu i Barcelony, tak było zazwyczaj. No i tutaj w tym sezonie też ma grać o puchary, tymczasem znowu spadek formy. No trudno też mówić o spadku formy, skoro Valencia w całym tym sezonie gra słabo, no a Osasuna natomiast gra w kratkę. Porażki przeplata zwycięstwami i gdyby się trzymać tego schematu, czas na porażkę, dlatego tutaj postawiłbym na Walencję. W Lidze Polskiej Ruch podejmuje Krakowie. 2 ligowe średniaki, ale oba te zespoły walczą o 1-8 i oba są na styku. Piłkarze Krakowi na pewno w pamięci mają jeszcze dotkliwą porażkę 1-6 z Lechem przed własną publicznością, no i prawdopodobnie Krakowia nadal grać będzie bez swoich strzelców Saidiego i Nowaka. Obaj ci piłkarze w tym sezonie zdobyli 13 z 23 goli dla Krakowi. Nie ma ich kto zastąpić, nie ma kto strzelać tych bramek, dlatego w tym meczu wydaje mi się, że będzie remis, ale ze wskazaniem na Ruch. W Bundeslidze Mainz podejmuje Borussię z naszym polskim trio. No i tutaj faworytem jest Borussia, nie tylko na papierze, w rzeczywistości także powinna nie mieć żadnych problemów. 2 ostatnie mecze Borussia przegrała w lidze niemieckiej, no ale już ostatnio w Lidze Mistrzów pokazała, że wraca do tej formy, wraca do tej dobrej dyspozycji. Tym bardziej, że ta porażka w lidze niemieckiej to prestiżowa przegrana, no bo przecież z Bayernem i to aż 0-3. Natomiast gospodarze, zespół z Mainz, wygrał 2 ostatnie mecze. Myślę, że teraz role się odwrócą i trzeba będzie przełknąć gorycz porażki, czyli tutaj Borussia jest murowanym faworytem. I to już wszystko w dzisiejszym programie. Dziękujemy Wam za te 50 odcinków i obiecujemy, że dołożymy wszelkich starań, żeby te kolejne 50 były jeszcze lepsze od tych, które nam się udało do tej pory stworzyć. Będziecie to mogli sprawdzić już za tydzień. Do zobaczenia.